kiedy spojrzy w szybę, dojrzy fragmenty nie do końca spopielonych ludzkich kości. Dlatego ten pomnik jest bardzo wymowny. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Znajdujemy się dzisiaj w Muzeum Obozu Koncentracyjnego i Obozu Zagłady Stutthof. I dziś odcinek o wyjątkowym człowieku, bo o świadku, który przeżył tą gehennę. A świadek ten trafił właśnie do tego hitlerowskiego niemieckiego kacetu wagonem. Takim właśnie bydlęcym wagonem z Powstania Warszawskiego jako młody 16-letni chłopak. I przyjechał na właśnie tutaj rampę, gdzie kiedy otworzono tą wajchę, a otwierali ją SS-mani bądź więźniowie funkcyjni, odsunęły się drzwi i w potężnym ryku, krzyku, wyzwiskach polskie świnie, hundę, psy, zaczęto wyrzucać tych więźniów. I wtedy dopiero zrozumiał, że trafił w wyjątkowe miejsce. Sam pan Częstochow mówił, że słyszał o obozach, ale o Stutthofie nie słyszał nigdy. Na naszych mecenasów czeka już najnowszy reportaż, którym zabierzemy Was do archiwum Muzeum Stutthof w Stutthowie i przedstawimy historię naprawdę niezwykłego skarbu. Aby zobaczyć ten reportaż, wystarczy kliknąć w przycisk Wesprzyj pod filmem i wtedy macie możliwość obejrzenia tego niezwykłego materiału. W momencie przybycia właśnie na taką stację, tą kolejką, pan Czesław władowany z krzykiem, oczywiście z wrzaskiem SS-manów, z chrypliwymi wrzaskami kapo, więźniów funkcyjnych, myśli o jednej ważnej rzeczy. Ma przy sobie krzyż harcerski. On nie może wpaść w ręce SS-manów, Niemców. Szybko ten krzyż zakopuje, niewidoczny w ogóle, w piachu, przy podkładach i przy szynach kolejki. Aby poznać tego niezwykłego człowieka, zaraz do niego zadzwonię. I wy, i ja będziecie mieli okazję usłyszeć kilka niezwykłych opowieści i świadectw horroru, jaki miał miejsce w koncentracjonlager Stutthof. Dzień dobry, panie Czesławie. Kłania się uprzejmie z uszanowaniem Łukasz Kazyk. Byliśmy umówieni na rozmowę. No byliśmy. To dzwonię, panie Czesławie, właśnie w związku tej naszej delikatnej umowy. Może pan rozmawiać, może pan sobie wygodnie usiąść. Naturalnie, naturalnie. Panie Czesławie, jestem obecnie w tej chwili w Muzeum Obozu Koncentracyjnego i Obozu Zagłady Stutthof. Za moimi plecami jest krematorium, po prawej stronie komora gazowa, słynna szubienica. Więc w takiej scenerii z panem rozmawiam. Pan był więźniem obozu koncentracyjnego Stutthof, prawda? Byłem. Jak długo pan tutaj przebywał? Przebywałem od września 1944 do końca marca 1945. A jak pan trafił do tego kacetu? No, warszawiakiem byłem. W czasie powstania Niemcy, dzielnice, które opanowali, no, po prostu wysiedlali i ludzi wywozili. Ja wpadłem w taki kocioł, będąc na patrolu na Dolnym Marymoncie. No, było nas pięciu na patrolu, chcieliśmy się przerwać, dwóch zginęło. Zwinęliśmy wszystko, co było, pochowaliśmy i włączyliśmy się do ludzi i tam zgarnęli. Długo pan jechał transportem do Stutthofu? Nie rozumiem. Czy długo zajęło panu dotarcie do Stutthofu? Jak długo pana wieźli? Chyba trzy dni, do czwartego już tam byłem. Bo nas zabrali, na Powązkach gdzieś tam. Wcześniej była selekcja, prawda? Młodszych mężczyzn i chłopców w jedno miejsce kobiet. No i ja trafiłem do tych mężczyzn, tak?
pogonili nas na wąski. Tam pakowali do wagonu i chyba ze dwa dni to siedzieliśmy w tym wagonie zamknięci. A później słychać tylko pyk, coś się dołączyło i wagon zaczął jechać. Pragnę wszystkich przeprosić za obłęd i piekło obozu koncentracyjnego Stutthof. Kto powiedział te słowa? Ha, właśnie, powiedział to człowiek, który pełnił służbę na takiej wieżyczce, gdzie ja teraz jestem. Wachman obozu Stutthof, niejaki Bruno Dej, którego proces zakończył się rok temu, w 2020 roku. Dlaczego to mówię? Dlatego, że SS-man Bruno Dej był równolatkiem pana Czesława Lewandowskiego. Oboje, trafiając tu, mieli prawie po 17 lat. Pamięta pan ten pierwszy moment przekroczenia bramy obozowej Stutthofu? Oj, to się nigdy nie zapomnę. Mógłby pan parę słów powiedzieć? Jak pan czuł? Co pan czuł wtedy? Naturalnie, gdy przyjechaliśmy, nas przeładowali jeszcze gdzieś tam na tą małą wąskotorową kolejkę i poutykali w takich wagonach towarowych odkrytych. Jak podjechaliśmy tam, i pamiętam tylko, że to taka była przestrzeń, taka łąka. No i rzecz jasna, Niemcy z tymi psami, masa ich tam była, rowety, skrzygi, bicie. No, pomagali wychodzić z wagonu przy pomocy kołek i takich pejczy, kij. Tam się zetknęło równocześnie z pierwszy raz z więźniami, którzy byli, ale to byli kapo. No i taki bezład, powiedzmy, po tym wszystkim, jak nas wyładowali, trwał pewien czas. Później pogrupowali w takie kolumny. No i wymarsz. No, ale gdy przyjechaliśmy, nas wyładowali. Teren dziki, w oddali widać jakieś zabudowania, ogrodzone kolczastym drutem. Wygląda to bardzo ponuro. Nikt nie wiedział, co to jest. Nie wiem skąd, gdzieś tam, czy to kapo powiedział, czy ktoś inny. No krajże padło słowo Stutthof, że obóz koncentracyjny i Stutthof. Ja wiedziałem o obozach już wiele w okresie okupacji, ale przyznam, że tu w Stutthofie to nie słyszałem. No, zapoznałem się z nim bezpośrednio. No i w tej kolumnie popychani, bici, szarpani. Dobrnęliśmy do tej bramy. No, jej przekroczenie to tak jak przekroczenie, ja wiem, piekła. Zupełnie inna atmosfera, zupełnie wszystko inne. No i rzecz jasna, po przekroczeniu tej bramy zaczęła się cała procedura przyjęcia więźnia. A więc skierowali nas tam w jedno miejsce, zresztą to taki cały ciąg był, tak? Że trzeba było wszystko złożyć, później się rozebrać, później ogolili, później trzeba było się iść wykąpać, no to wszystko biegiem, tak? Później czymś tam posmarowali, później dostałeś paszaki i czapkę bez daszka, no, a później było zapisanie ewidencji, dostałeś kawałek takiej szmatki z numerem. Pamięta pan swój numer? 952. A trójkąt, winkiel, jaki kolor? Czerwony. Nie wiedziałem, dlaczego czerwony, dopiero jak byłem w obozie, dowiedziałem się, że winkiel czerwony oznacza więzień polityczny. Pomnik pamięci ofiar. Oczywiście powojenny pomnik pamięci ofiar. Bardzo wymowny, dlatego że za tą szybą znajdują się prochy z krematorium. Oczywiście ktoś, kto zwiedza dzisiejsze muzeum obozu koncentracyjnego i obozu zagłady w Stutthofie, kiedy spojrzy w szybę, dojrzy fragmenty nie do końca spopielonych ludzkich kości.
Dlatego ten pomnik jest bardzo wymowny. Pan Czesław Lewandowski przyjechał do muzeum po wojnie dopiero po 70 latach. Zdecydował się na tą podróż dlatego, że stwierdził, iż jego lata ubywają. A jednak trzeba dać świadectwo i być może zmierzyć się z demonami przeszłości. Z myślami, jakie tutaj w tym czasie były. Troszeczkę oczywiście na pewno się ich obawiał. Wszedł na teren obozu. Ale nie poczuł już grozy takiej samej, kiedy przekraczał tą bramę obozową, właśnie kiedy został tutaj w 1944 roku skierowany. Powiedział, że nie ma już tylu wieżyczek, które stały co 50 metrów od siebie. Nie ma drutu pod napięciem. Nie ma patroli SS-mańskich, od których roiło się po obozie. Nie ma kapo funkcyjnych. Nie ma już tych morderców. Ale jest pamięć. Dlatego zawsze będzie przyjeżdżał, zawsze będzie opowiadał i zawsze będzie dawał świadectwo historii i tej okrutnej przeszłości. Gdyż uważa to za swój święty i tak naprawdę ostateczny obowiązek, dopóki będzie żył, dopóki będzie właśnie tą historię w ten sposób przedstawiał. Staliśmy, to nam powiedzieli, że będziemy stali dotąd, dokąd uciekinierów nie znajdą i nie sprowadzą. Po jakimś czasie zaczęli sprowadzać, ale nieboszczyków zastrzelonych. Nie wiem, czy w czasie, powiedzmy, ich ucieczki, czy już po złapaniu, ale żaden, żeby nie był. Przywodzili ich, żeby było jeszcze ciekawie, postawiono choinkę na tym placu, parę żarówek na choince i tych nieboszczyków pod choinką. I to była nasza wizja. O Boże Święte, to Niemcy zrobili wam prezent, kładąc trupy uciekinierów pod choinkę. Taki makabryczny, hitlerowskie święta. Trudno to nie pamiętać. To wtedy myślał pan, że to może być już... Tak, wówczas, zresztą, czy ja myślałem. Trudno było myśleć, jeśli więcej niż dobę stoisz na mrozie ponad 20 stopni, obsikany, głodny, zmęczony, nogi ci nie utrzymują, no to człowiek już był na wszystko przygotowany, a szaleli zarówno kapo, jak i Niemcy, który się tylko tam wychylił i padał. Jeśli sam nie zmarł naturalnie, to go zaraz dobili, już go nie podnoszono. Kiedy podczas ewakuacji Stutthof, w tak zwanych marszach śmierci, pan Czesław wychodzi stąd w kolumnie 1200 więźniów, drogą lądową, jest wykończony. Jest półżywym trupem. W jego nodze jest flegmona. To potworna choroba, która powoduje opuchliznę i ropienie. Co się dzieje dalej? Ledwo idzie. Do tego dochodzi jeszcze gorączka, bo przecież ma tyfus. I w takiej sytuacji znajduje się nagle więzień, który interesuje się jego nogą. Znaczy zainteresował się. Zobacz, ten młody chłopak nie daje rady iść. Ten więzień był prawdopodobnie lekarzem. Mówi do niego, pomogę ci. Pomogę ci, mówi, i rozetnę nogę, żeby zeszła opuchlizna, żeby wyciekła właśnie ta ropa. Czym rozcina nogę? Zwykłą blachą, którą ma pod ręką. Ból jest tak okropny, że można stracić przytomność. Ale opuchlizna schodzi. Można iść dalej. Dzień później jeden z SS-manów, tego więźnia, który uratował Lewandowskiemu życie, po prostu zakatuje na śmierć. Panie Czesławie, pytanie takie może dziwne, ale czy w obozie Stutthof istniała przyjaźń? Szczera przyjaźń? Miał pan przyjaciela? Była. Nie wiem, czy to nazwać przyjaźń, czy pomoc. No w każdym razie było. Ja sam doświadczyłem tego.
Więc po pierwsze stażem więźniowie mnie uratowali za moją głupotę, bo ja oddawałem pajtkiem chleba za papierosy. To niedobrze. No to już gorzej jak niedobrze. Tak, no. Więc oni zauważyli to. Najpierw mnie powiedzieli, że nie wolno. Jak nie posłuchałem, to mnie wyleli porządnie. I później pilnowali, że dostałem, miałem przy nich zjeść. To była jedno. To była jakaś forma pomocy, samopomocy, no tak. Opieki. Ale to jeszcze nie to. Tam był taki młody Rosjanin. Żołnierz. Dostał się do niewoli, a później znalazł się w obozie. Ja wiem, że któregoś razu byłem mocno schorowany. Miałem jakąś tam temperaturę i jeszcze coś. No ledwo powiedzmy oddychałem. Bo ten Rosjanin, kiedy ja leżałem, przyniósł swoją pajtkę chleba, którą otrzymał rano i mnie dał, żebym ja się wzmocnił. To na tyle w dzisiejszym odcinku Historii Hiking. Chcieliśmy bardzo mocno podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nasz kanał, bo to dzięki przecież waszemu wsparciu jest możliwa taka podróż po kraju i przedstawianie tych nieznanych i zawiłych historii trudnego XX wieku. Serdeczne podziękowania należą się pracownikom Muzeum Niemieckiego, obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Stutthof. A tym bardziej ja i moja ekipa pragnie podziękować dyrektorowi tego muzeum, Piotrowi Tarnowskiemu, za to, że umożliwił nam wejście i dotarcie do tak niezwykłych historii eksponatów. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam przy realizacji dzisiejszego odcinka i wielu innych z tego niesamowicie makabrycznego miejsca. Tych wszystkich, którzy chcieliby oglądać reportaż, który zapowiadaliśmy w dzisiejszym odcinku, zapraszam. Wystarczy tylko pod filmem nacisnąć przycisk wesprzyj i oglądacie wiele innych reportaży i bonusów, jakie dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w każdy czwartek, przepraszam, o godzinie 20.